Dzisiaj Wam przedstawię lokomotywę konwersję Z69 na EP69013, Koleje Mazowieckie. Kolega Daniel mi ją malował, też ją w ogóle naprawiał, bo z Pico Junior, ale obudowę miał od normalnej E69. I to musiał taką małą przeróbkę zrobić, żeby ta obudowa się trzymała. I to w zeszłym roku tą lokomotywę miałem robioną. I tu przedstawię gumkowca na makiecie, bo ta bardzo mam zajęty pod modułkę. To jest gumkowiec, ale obudowa jest normalnej lokomotywy E69. Tutaj jest, od spodu są zrobione takie dziurki i są na śrubki przekręcane. Także jak chcę obudowę ściągnąć, żeby gumkę założyć, jak mi szczeli, no to muszę śrubokrętem sobie śrubkę odkręcić, wkleić. I mam konwersję na Koleje Mazowieckie. Przepiękna lokomotywka. Jak wspomniałem, jeszcze nie raz wspomnę, że mam sentyment do tej lokomotywy E69. Bo to była moja pierwsza lokomotywa w 1988 roku kupiona. Oryginalną przecież mam, co kupiłem w tym czasie. I sobie zrobiłem taką konwersję na Koleje Mazowieckie. Przedstawiałem szybka kolej miejska, WKD, a teraz kolej mazowiecka. I tak jest na makiecie. Oczywiście podpięte są wagony kartonowe, ponieważ mam tylko wagony kartonowe z wydawnictwa Extra Model. To te wagony kartonowe akurat pchają te moje lokomotywy z kolei mazowieckich. Także mam dwie kartonowe lokomotywy Kolei Mazowieckich. Jedną już przedstawiałem, jedną dopiero będę przedstawiał. A tutaj mam E69, czyli konwersja na EP69013 w malowaniu Kolei Mazowieckich. Wagon motorowy. Pum, 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 pum.